trakcie tych zajęć młodzi uczestnicy mają okazję zapoznać się z modelarstwem, zapoznać się z technikami modelarstwa, będziemy mieli okazję te czołgi pomalować i w końcowym etapie tej zabawy modelarskiej te czołgi i te wszystkie figurki zostaną użyte jako pionki do gry bitewnej i na końcu będą mieli możliwość stawienia sobie czoła w grze bitewnej. Naprzeciwko siebie będą stały dwie armie, którymi uczestnicy będą dowodzić. Modelarstwo dla młodzieży w tym przypadku jest ciekawym doświadczeniem, ponieważ mają okazję w swoim gronie oderwać się na chwilę od codzienności, czyli od zajęć szkolnych, od telefonów, od komputerów. Mają możliwość wykształcenia sobie zdolności manualnych. Jak widać, bardzo dobrze sobie radzą. Także jest jakaś alternatywa do spędzania czasu nie tylko przed komputerem, jak i przed oglądaniem telewizji. No i jest dobra zabawa.